Szczęść Boże, witam wszystkich. Jesteśmy w amerykańskiej Częstochowie. Ja tutaj jestem pierwszy raz. Zostałem poproszony przez ojców Paulinów, żeby opowiedzieć parę słów o sobie, żeby dać świadectwo i powiedzieć, co ja tu robię, skąd tutaj się wziąłem. Nazywam się Piotr Jaskiernia. Jestem znany też jako Trocker Hiob w internecie i jestem ewangelizatorem z ciężarówki. No, chciałem opowiedzieć, jak to się stało, że spotkałem Pana Boga na drodze, jeżdżąc ciężarówką i nie mogę przestać o tym mówić. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych 30 parę lat temu i no, jak to w Stanach byłem, zachłysnąłem się tym bogactwem tutaj zacząłem pracować jako kierowca ciężarówki. Byłem bardzo szczęśliwy i tylko jednej rzeczy nam naprawdę brakowało, nie mieliśmy dzieci. Przez 10 lat próbowaliśmy mieć dziecko, także już myśleliśmy o adopcji i dopiero po 10 latach naszego małżeństwa moja żona zaszła w ciążę i urodziła się nam córka. A niestety urodziła się bardzo wcześnie i bardzo chora. Urodziła się w 24 tygodniu ciąży i ważyła tylko 610 gramów. I była umierająca. Lekarz nam później już dużo powiedział, wtedy nam tego nie mówił, ale później nam powiedział, że ona miała mniej niż 5% szans na przeżycie. I wtedy praktycznie pierwszy raz w życiu zacząłem się tak naprawdę modlić. No bo wychowałem się w rodzinie katolickiej, zawsze byłem osobą wierzącą, ale to było bardziej taka wiara ze strachu przed piekłem trochę. Jak chodziłem do spowiedzi, to dlatego, że się bałem, że pójdę do piekła, jak się nie wyspowiadam. Natomiast od narodzin mojej córki zaczęła się jakaś żywa relacja z Panem Bogiem. Jakoś ten Pan Bóg stał się tym kochającym ojcem, którego mogę poprosić o to, żeby mi uratował moją córkę. Też relacja z Matką Bożą, która... To ją głównie prosiłem o to, żeby wstawiła się za mną. To jej obiecywałem, że pójdę na nogach do Częstochowy, żeby mi tylko uratowała dziecko. To jej obiecałem to, że będę pościł w każdy piątek o chlebie i wodzie, żeby mi tylko uratowała dziecko. I to był jakiś początek mojego nawrócenia. Odczułem wtedy straszny głód Eucharystii, straszny głód Pisma Świętego, zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem czytać jakieś książki teologiczne tłumaczące naszą wiarę. Wszystko mnie zaczynało zajmować i wtedy też oddałem swoje życie Panu Bogu przez ręce Maryi. I to było takie coś autentycznego. Ja pamiętam nawet do dziś, że to było podczas jazdy ciężarówką. Jechałem gdzieś tam przez Montanę czy Wyoming i zjechałem na pobocze. Uklęknąłem w tej ciężarówce, oddałem Panu Bogu całe życie. I Pan Bóg, myślę, że to przyjął w jakiś sposób, bo od tego czasu Bóg stał się dla mnie kimś najważniejszym w moim życiu. A jeżeli się naprawdę kogoś kocha, jeżeli się naprawdę... przypomnijcie sobie, jak to było. No, wielu młodych ludzi mnie słucha, a ludzie w moim wieku sobie mogą przypomnieć, jak to było 20-30 lat temu, jak pierwszy raz poznaliśmy dziewczynę, którą pokochaliśmy, czy chłopaka, który nam się podobał. Nie mogliśmy o tym przestać mówić. Koledzy, kumple, z którymi się spotykaliśmy na co dzień, już mówili, no daj spokój, no przestań o niej gadać, no nikogo to nie obchodzi. A my musieliśmy o niej mówić, bo to była ta najwspanialsza, najcudowniejsza dziewczyna, w której się zakochaliśmy. Ale z miłością Bożą jest tak samo. Jeżeli naprawdę kochamy Pana Boga, jeżeli naprawdę odczuwamy tą prawdziwą miłość do Pana Boga, też nie możemy o Nim przestać mówić. I ja nie mogłem przestać mówić o Panu Bogu. No, zacząłem prowadzić jakiegoś bloga w internecie, gdzie zacząłem pisać o rzeczach, które odkrywałem, bo to dla mnie było jak taka cudowna pielgrzymka, cudowna podróż. Odkrywałem niesamowite rzeczy w Piśmie Świętym. Dzięki dobrym nauczycielom. Są cudowne, wspaniałe książki, gdzie można, czytając te książki, można wspaniałych rzeczy doszukać się głębi, bo to nie ja to wymyśliłem, ale ktoś to powiedział, już nie pamiętam kto, że Pismo Święte jest jak ocean. Można tym oceanem przepłynąć na powierzchni, ale można się zanurzyć w głębie tego oceanu i te głębie są nieskończone wręcz. I rzeczy, o których się dowiedziałem, zacząłem pisać o tym, bo ja korzystałem głównie z nauczycieli angielskojęzycznych, z takich nauczycieli jak Scott Hahn, jak Steve Ray,
tu amerykańscy apologeci i teolodzy. W Polsce nie było może w tamtych czasach, a przynajmniej ja nie znałem źródeł ludzi, którzy mówili właśnie w taki sposób o Biblii, w taki sposób o Panu Bogu. Więc to, czego się nauczyłem, zacząłem pisać o tym. Potem miałem właśnie dylemat, jak zachęcić ludzi, żeby przyszli przeczytać to, co ja napisałem. Bo w internecie jest dużo wspaniałych rzeczy, tylko że czasami bardzo trudno jest na nie trafić. I wtedy wpadłem na pomysł, żeby w mojej ciężarówce zainstalować kamerę i kręcić filmy, które trafią na YouTube. I też na żywo transmisję z jazdy, że będą mogli do mnie przychodzić do ciężarówki inni ludzie i podróżować razem ze mną. Przez pierwsze parę miesięcy nawet się bałem włączyć głos. To był tylko obraz, bo taki byłem trochę lekko przerażony. Potem też był głos, tak że teraz mogę rozmawiać z moimi pasażerami i rozmawiamy na różne tematy. Rozmawiamy o życiu w Ameryce, rozmawiamy o naszych problemach, o naszych radościach, ale też rozmawiamy o Panu Bogu, bo zauważyłem jedną bardzo dziwną rzecz, że jeżeli się trafi na forum jakieś na przykład, i to forum czy czat, może być na dowolny temat, na temat zwierząt, na temat rodziny, sportu, obojętny na jaki temat. Jak tylko ktoś zaczyna mówić na temat wiary, jak tylko ktoś zaczyna mówić na temat Boga, to od razu zostaje zbanowany, od razu zostaje wyszydzony, od razu zostaje wyrzucony, jakby ten temat Pana Boga był jakimś tabu, którego nie wolno poruszać. Przy czym każdy inny temat jest w porządku. Nawet jeżeli to jest forum o zwierzętach, a ktoś powie o sporcie, to nikomu to nie przeszkadza. Natomiast jakoś się boimy tego tematu Pana Boga, naszej wiary. A przecież to powinno być dla nas najważniejsze. Dlatego chciałem stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można mówić na każdy temat, także na temat wiary. I to nie na zasadzie jakiegoś pouczania wszystkich, czy grzmienia, jak tam wygrażania pięścią, tylko dzielenia się tą radością, która w nas jest i odpowiadania na trudne pytania, bo wiemy, jakie sekty aktywne są w Polsce na przykład, czy tu w Stanach Zjednoczonych. Często ja tam, gdzie mieszkam na południu, bo mieszkam w północnej Karolinie, jadąc do mojej parafii przejeżdżam koło 8 kościołów różnych wyznań, różnych denominacji, chrześcijan, którzy nie są katolikami. I często spotykamy tych ludzi. Niektóre z tych kościołów są bardzo aktywne. I to nie tylko takie jak Świadkowie Jehowi czy Mormoni, ale też jacyś fundamentaliści chrześcijańscy, którzy często nam negują różne doktryny Kościoła katolickiego. I czasami nie wiemy, gdzie znaleźć odpowiedź na te pytania. Dlaczego my robimy pewne rzeczy w Kościele katolickim, skoro tamten chrześcijanin nam powiedział, że tego się nie powinno robić? Ale na to wszystko są odpowiedzi, na to wszystko można znaleźć odpowiedzi i jeżeli się znajdzie te odpowiedzi, warto się podzielić z tym dalej, bo po prostu ta prawda istnieje. No my, Kościół katolicki posiada pełnię prawdy i dlatego takie dyskusje są bardzo proste, dlatego że to prawda jest po naszej stronie, a Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc jeżeli postępujemy za Panem Jezusem, jeżeli trzymamy Pana Jezusa za jedną rękę, a Matkę Bożą za drugą rękę, to nigdy nie zabłądzimy. To wtedy możemy być pewni, że nie zboczymy ani na lewo, ani na prawo, bo zły to też jest prawdziwa osoba. I on też pragnie nas odciągnąć od Kościoła. Jeżeli nas nie może odciągnąć w stronę liberalizmu, jeżeli nas nie może odciągnąć na lewo, to nas odciągnie na prawo. A Kościół nam daje właśnie tą pewną drogę pójścia razem z Jezusem Chrystusem. No i trzeba pamiętać też o roli Najświętszej Marii Panny. No jesteśmy u Paulinów. Paulini opiekują się cudowną ikoną Najświętszej Marii Panny, która jest naszą polską królową od wieków. Matka Boża zawsze nas prowadzi do Pana Jezusa. Gdy czytamy Pismo Święte, jest bardzo niewiele napisane o Matce Bożej. Jedyne, co wiemy z Pisma Świętego, to to, że Matka Boża nam mówi, róbcie wszystko, co On wam powie. I druga rzecz, którą wiemy, testament Pana Jezusa z krzyża, gdzie z krzyża, w miejscu, w którym Pan Jezus powiedział bardzo ważne rzeczy, powiedział, to jest wasza matka. Dlatego ważne jest, żeby Maryję prosić o wszystko, o prowadzenie na tej naszej drodze duchowej, bo idąc z Maryją za rękę, nie możemy nigdy zbłądzić. Maryja jest naszą królową. Maryja jest, pamiętacie, że Pan Jezus mówił, że jest synem Dawida.
Ale jak było w królestwie Dawida? No w królestwie Dawida następcą Dawida, czyli synem Dawida biblijnym był Salomon. Salomon miał 700 żon drugorzędnych i 300 pierwszorzędnych, czy odwrotnie, nie pamiętam już, ale miał 1000 żon. Która z nich była królową? No oczywiście żadna z nich nie była królową. Królową była królowa matka. Jest to jakiś archetyp tego, co się stało, wypełniło w Panu Jezusie. Pan Jezus, który jest duchowym synem Dawida, też ma swoją matkę, która jest królową. To ostatnia stacja drogi różańca świętego, jeżeli się modlimy, że Maria została ogłoszona królową nieba i ziemi. Ona jest królową, ona jest tą osobą, która może przekazać nasze prośby swojemu synowi. Pan Jezus mu nigdy nie odmówi, jeżeli te prośby są zgodne z jego wolą. Dlatego jest ważne, żebyśmy zawsze pamiętali o Maryi, żebyśmy zawsze z nią szli za rękę i żebyśmy ją mocno za tą rękę trzymali. Wtedy na pewno nie zabłądzimy. Wcześniej wspomniałem właśnie o tym, jak prosiłem Maryję, mówiąc o naszej matce, prosiłem Maryję o to, żeby mi wyprosiła łaski, wymodliła łaski dotyczące mojej córki. Obiecałem Maryi pielgrzymkę do Częstochowy, obiecałem Maryi post piątkowy. Był to jakiś początek drogi, którą obrałem w moim życiu. Myślę, że Bóg mi dał jakąś wielką łaskę postu. I tym postem można naprawdę wymodlić bardzo wiele rzeczy. Zachęcam wszystkich do mostu, zachęcam wszystkich do modlitw, zachęcam wszystkich do ofiarności. Uczynki miłosierne, o których nas Kościół prosi, duchowe uczynki miłosierne, post modlitwa i jałmużna. Bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tych rzeczach, ponieważ Kościół potrzebuje naszego wsparcia, materialnego i potrzebuje naszego wsparcia duchowego. I to materialne wsparcie, no to wszyscy rozumiemy, że to są po prostu te nasze drobne i większe dary dla Kościoła. Modlitwa jest niezwykle istotna, po prostu ta modlitwa, pamiętając o tym, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, że to nie chodzi o odklepanie paciorka, tylko to chodzi o tą relację, o żywą relację z Bogiem, o żywą relację ze świętymi, którzy są naszymi braćmi, z naszą Matką Najświętszą Marią Panną. Ale też właśnie nie zapominajmy o tym poście, o którym Kościół w ostatnich czasach jakby zapomniał. Mój post się rozwinął przez lata tak, że ja dość dużo teraz poszczę o chlebie i wodzie i naprawdę dzięki temu można uzyskać wiele łask. Zachęcam wszystkich, żeby przynajmniej w piątki, żeby każdy spróbował takiego postu o chlebie i wodzie. W intencji swojej rodziny, w intencji Kościoła, w intencji ojczyzny. Naprawdę wiele można w ten sposób uzyskać. I nie bójcie się o zdrowie, o siłę, bo ja pracuję fizycznie. Ja jestem kierowcą ciężarówki. Czasami muszę rozładować 20 ton ładunku. Wystarczy nam siły. Bóg nam da te siły. Nigdy się nie czułem słabszy przez to, że nie zjadłem tego kotlecika. O chleb i woda w zupełności nam wystarczą. Moja żona też jest pielęgniarką, bardzo pilnuje, żebym robił okresowe badania lekarskie i ten post jest dobry nie tylko dla duszy, ale dobry dla ciała. Nie zachęcam nikogo do żadnych ekstremalnych form postu, ale post o chlebie i wodzie w piątek to nie jest żadną ekstremalną formą. Ja na mojej drodze duchowej, która była właśnie bardzo maryjna, odwiedzałem wiele sanktuariów maryjnych. Oczywiście no, wypełniłem tą obietnicę Maryi, że pójdę na nogach do Częstochowy z Krakowa, aczkolwiek zeszło mi dobre 10 lat. Jak moja córka była do pierwszej komunii, to poszedłem z Krakowa do Częstochowy. Byłem też w sanktuarium maryjnym w Medjugorje w Chorwacji i tam kapłani przypominają nam właśnie, że Maryja prosi o post, o chlebie i wodzie. Ja bardzo jestem też wielkim przyjacielem duchowym dzieci z Fatimy. Bardzo wszystkich zachęcam do zapoznania się z objawieniami z Fatimy, z drogą duchową tych małych dzieci. Przypomnę, że Maryja w Fatimie spotkała się z trójką małych dzieci. I prosiła je, żeby się modliły za grzeszników. Prosiła je, żeby się modlić za ludzi, że tak wiele ludzi idzie do piekła, dlatego że nikt się za nie nie modli. Prosiła je też, żeby się modliły za swoją ojczyznę. Prosiła je, żeby się modliły za Rosję.
Więc wszystkie te rzeczy są bardzo aktualne dzisiaj. My też dziś powinniśmy się modlić za grzeszników, za naszą ojczyznę. To zagrożenie Rosji wcale nie wydaje się mniejsze teraz niż przed 70 laty, czy ile to, Fatima to był rok 1917, więc to już 100 lat, no akurat będzie blisko 100 lat niedługo. I te małe dzieci, to były brzdące, mające po 5-7 lat. Odpowiedziały Maryi na jej wołanie, nic nie jedząc i odmawiając sobie wody, mimo że to były malutcy pastuszkowie, którzy w upalne dni w Portugalii paśli od rana do wieczora zwierzęta, owce, nie biorąc kropli wody do ust, ofiarując to wszystko Maryi dla uratowania dusz za swoją ojczyznę właśnie. Jeżeli takie małe dzieci są w stanie to robić, na prośbę Maryi bezpośrednią, to dlaczego my byśmy tego nie mogli zrobić? W dzisiejszych czasach, gdzie na każdym kroku możemy tą butelkę wody kupić, gdzie doskonały chleb możemy sobie sami upiec albo kupić w piekarni, to nie jest takie wielkie wyrzeczenie, naprawdę. Bo post, tak jak my to rozumiemy, że zastąpimy schabowego łososiem doskonale przyrządzonym, to trudno to nazwać jakimś wyrzeczeniem, dlatego serdecznie wszystkich zachęcam do czytania Pisma Świętego, do adoracji Najświętszego Sakramentu, do przyjmowania Eucharystii, do właśnie do postu, do modlitw, do wejścia w tą osobistą relację, do oddania swego życia Najświętszej Marii Panny, która nas doprowadzi do swojego Syna. Jest to dla mnie bardzo ważne i dlatego o tym staram się mówić. Właśnie staram się o tym mówić na mojej stronie internetowej katolik.us. Staram się o tym mówić na filmach, na których pokazuję życie w Ameryce. Mam bardzo dużo filmów na YouTube, gdzie po prostu pokazuję życie, codzienne życie w Ameryce, ciekawostki, ale też nagrywam jakieś komentarze do czytań niedzielnych. Komentarze z punktu widzenia człowieka świeckiego, z punktu widzenia człowieka, który nie ma teologicznego przygotowania, tylko kogoś, kto po prostu czyta Pismo Święte i odkrywa w nim pewne rzeczy. Myślę, że to jest ważne, żebyście spróbowali też tak. Weźcie Pismo Święte, przeczytajcie, nie ziewając 7 rozdziałów naraz. Przeczytajcie 2 akapity, przeczytajcie jedno zdanie, przeczytajcie pół strony. Zastanówcie się, co Bóg chciał wam przekazać? Dobrą praktyką byłoby czytanie czytań codziennych. I nawet jeżeli ktoś nie ma czasu pójść na mszę codziennie, można aplikację w komórkę sobie ściągnąć. Jest taka aplikacja, która się nazywa Pismo Święte. Jest druga taka aplikacja, która się nazywa Ewangelizo. Ściągnąć taką aplikację i tam można przeczytać codziennie fragment Pisma Świętego. Zastanowić się, co Bóg chce nam powiedzieć przez te słowa, bo to są słowa Boże. I zapewniam was, że człowiek nigdy nie jest znudzony, czytając to pismo 10, 20, 50 razy. Można przeczytać kazanie na górze po raz setny i odkryje się coś nowego, czego nigdy wcześniej nie usłyszeliśmy. Serdecznie was do tego zachęcam i chciałem podziękować tutaj ojcom Paulinom za to serdeczne przyjęcie w tej duchowej stolicy Polonii. Wszystkich zachęcam tutaj do przyjazdu do amerykańskiej Częstochowy, do odwiedzenia strony częstochowa.us, napisana bez polskich znaków. Jest tu cudowne miejsce, jest tu wspaniała atmosfera, jest cisza i spokój. Wziąć, tak jak ja, wziąłem 2 dni wolnego, przyjechałem po prostu, żeby się skupić, żeby odpocząć fizycznie i duchowo. Jest to wspaniałe, cudowne miejsce i jak ktoś nie był, nie czekajcie tak długo jak ja, bo ja 30 parę lat mieszkałem w Ameryce, przejeżdżałem tu obok parę kilometrów wielokrotnie. Nigdy nie przyjechałem tutaj, żeby chwilę zostać, pomodlić się. Serdecznie wszystkich do tego zachęcam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.